Niestety jest to 20 rok na wypasie dieselek w GT-Line, piękny, w panoramce. I z drugiej... Tak jest? Tam stały 3 sztuki w S-Line. Tak gdzieś 28 tysięcy. 28. Jak jest taka, wiecie, S-Line'owa fajna, to na 28 gdzieś. To są 20 roczniki, dajcie rzucić okiem. 19 na tej szybie. Czasami 7. Ale takie nie brzydkie. I nie jest dziadkowozem. Przy czym Mercedes w tym kształcie mógł być dziadkowozem, ale Audi nie. Taki maluszek, za mały? Małe, zgrabne? Kolor świetny, jeszcze w RC. No na wypasiku, panoramka. Czasami warto zapytać z buta od razu, bo na żaden plac już nie wracamy, nie damy rady technicznie. Lepiej się kieruje, szybciej się kręci. Jak w gokarcie. To 63, tak jest. Się wie, kurczę. Nie, to nie ta. To na innym placu, na ostatnim. Kółko inne i kolor inny, ale no, Skoda jak Skoda. To jest 5. Kłatrówka. S-line'owo, 2 strefy klima niestety. Tutaj na S-ie. No siedzonka nie są S-line'owe chyba takie. Są, no brzydkie jak jasny gwint. Pieczątka jest, no. Gorącym żelazem przypalone. XXI rok nawet. W prawo i w lewo. A może by tak Mercedesem? Model W 107. No przepiękna rzecz. Dla koneserów. Dla koneserów. Proszę Państwa, plac kolejny. Alik tutaj magazynuje szwedzkie samochody. Szwedzkie ze Szwecji. One są szwedzkie ze Szwecji, natomiast sporo ich sprzedaje. W zeszłym tygodniu miał pełen plac aut, ale wszystkie były sprzedane, te szwedzkie alikowe. 4Motion, jak mówią niektórzy 4Motion. Podobnie wersja Vignale jest odmianą wersji Vaginale lub też klasycznie Vaginale. Co hop, to inaczej nazywa te alikowe. Od Antka ze Szwecji kupione. Dostała się jakaś restauracja szwedzka, jedna jedyna. A tu w niemieckich barwach sznurek nawet Alik ogarnął. Zajebiście. I X35. I X35. Szukamy ładnej benzyny dla widza. 13 rok. Lekko najarane, fotel grzany. Benzyna. Jakiś wypas tu jest. Widzę, nie chce kijanki sportu, nie wiem dlaczego. No po prostu powiedział, że nie chce. To są akurat 4 na ten placu do wybornięcia. 13 rok. Już to zobaczymy. Parktronic z tyłu jest. Kamera jest, ciekawe. Idę pytać, co tam Alik zasugeruje. Ale panorama, to na pewno idę pytać. To jeszcze tu się ogarnę. O! Kolejne 2 sztuki. 14 roczek. Fotel grzany. W napędach widzę nie chce, a ta niestety w napędach. Ta jest troszkę porysowana. 11, czyli zostaje nam biała. Zostaje nam biała, bo jest 13, wypasiona. Idę pytać, mam nadzieję, że Alik będzie na haciendzie swojej alikowej. No idealnie. Zalecam czujność, ale jest. Drodzy Państwo, żeby Was od razu nie kłamać tak z rana, to jesteśmy na kolejnym placu. Litwa już coś nabyła, Passata i pojechała. I nie jest to Litwa ojczyzna Twoja, tylko po prostu Litwa ładny, bez radaru, etap, ale z head-upem. Dobra, platform. Oż ty, Karolu! Golf 7 generacji zbezczeszczony żółtym kablem. Żeby nie mylić z kablem kiblem. Tak sobie oglądamy, patrzymy, zerkamy kątem oka. Golf E. No co ja do golfa po to, że ja zwariowałem całkiem. To, że ostatnio pojawiły się w sieci zawieszki zapachowe do samochodów elektrycznych o zapachu benzyny, nie znaczy, że wszyscy muszą je mieć. O, kolor fajny, kolor ładny. Panoramka czy nie ma? Tu są wszystkie dane. 193 konie, hybryda, benzyna, 20 rok, październik. Pytamy? Hybryda, nie, benzynka, benzynka. Ale tu w środku jest... Jak to jest dziwnie? Dziwnie. Widzieliście ten pomarańcz? No właśnie też zauważyłem od razu. A gdyby to szprajem z kastorami ogarnąć, kurde. Ale wie pan, że nie ma innej opcji. Wszędzie, w każdym jest też sufno takie, no to takie... No jest takie trochę udziwnienie. Tchnienie nowoczesności. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.